co jecie i jaki styl życia prowadzicie, wpływa nie tylko na wasze zdrowie, samopoczucie, ale również na wyniki w nauce. Niewłaściwe odżywianie, brak ruchu sprzyja chorobom, w tym nadwadze i otyłości, która dotyka w tym momencie co trzecie dziecko w waszym wieku. Dlatego tak ważne jest, co jemy na co dzień. Wspólne gotowanie to nie tylko nauka zasad zdrowego żywienia, ale też świetna zabawa i wspólne spędzanie czasu. Na dzisiejszych warsztatach dowiecie się nie tylko, co jest zdrowe, co pomoże wam w skupieniu, w nauce, da więcej energii do zabawy, ale też nauczycie się przygotować kilka prostych posiłków, które będą nie tylko zdrowe, ale i... smaczne! Banalne stwierdzenie, że jesteś tym, co jesz, w pełni oddaje to, z czego zbudowane jest nasze ciało. Szczególnie dotyczy to ciał młodych, rozwijających się dzieci i młodzieży. Jemy po to, żeby dostarczyć sobie energii, o których potocznie mówimy jako o kilokaloriach, ale moglibyśmy zjeść na przykład 8 pączków albo kilka paczek chipsów i dostarczymy sobie tyle energii, żeby mieć siłę na funkcjonowanie. Potrzebujemy jednak witamin, mikroelementów, makro i mikroskładników, żeby w pełni zdrowo się rozwijać. Potrzebne są one do budowania mięśni, kości, hormonów, enzymów czy neuroprzekaźników. Neuroprzekaźniki potrzebne są do tego, że gdy wąchamy kwiatek, czujemy jego zapach, a gdy widzimy lwa, wiemy, że pora uciekać. Nasze ciało można porównać do budowania pojazdu. Jeżeli zbudujemy ten pojazd z kartonów albo małych kółeczek, być może pojedzie on, ale czy właśnie w taki sposób chcemy podróżować przez życie? Przyszliście do szkoły gotowania na taką inną trochę lekcję niż jest w szkole. Lekcję zdrowia. Co to znaczy zdrowo jeść? Że nie je się słodyczy, tylko je się na przykład marchewkę, nie, albo brokuła, albo właśnie takie tamteczki. Okej, okay. Mhm. Czyli ja już w ogóle nie mogę jeść słodyczy? Można, ale rzadko. Można, ale rzadko. Dobrze. Słuchajcie, co, jak myślicie, co to znaczy, że musimy jeść regularnie? Jeść od czasu do czasu. Od czasu do czasu. Całkiem dobrze. Od czasu do czasu to znaczy, że jeść o stałych mniej więcej porach, czyli jemy śniadanie, później mamy trochę przerwy, zgadza się? Czyli jemy mniej więcej w tych samych porach. Super! Od czego powinniśmy zacząć dzień? Albo inaczej, jaki posiłek jest według was najważniejszy? Śniadanie! Śniadanie! Padła ta odpowiedź. Śniadanie jest najważniejszym posiłkiem dnia. Ale dlaczego? Bo jest pierwsze. No i co? Można się najeść. Na cały dzień? Tak. Tak. Ja jem śniadanie i nie jem kolacji i obiadu. Naprawdę? To ty jesteś wielbłądem. Raz jeden posiłek i cały dzień już nie musisz jeść. Jednak trzeba jeść trochę częściej. Niż tylko raz dziennie. Ale skąd my mamy wiedzieć, ile razy dziennie? Trzy. Tylko trzy? Czyli co? Cztery. Śniadanie, obiad, kolacja. A między śniadaniem a obiadem nic? Nie, tak. Jakieś na przykład drugie śniadanie. Drugie śniadanie, czyli pojawia nam i podwieczorek. I zobaczcie, to jest nasza podpowiedź. Tyle, ile mamy paluszków, tyle razy jemy. Śniadanie, drugie śniadanie, obiad, podwieczorek i kolacja. Więc obiad jest zwykle większy. Ale podwieczorek to jest taka przekąska. Tak, jak i to drugie śniadanie. Co może być na przykład na drugie śniadanie albo na podwieczorek? Na podwieczorek śliwka. Na przykład może być coś małego, na przykład śliwka. Śliwka, super. Tak, ty też powiedziałaś śliwka. Moi drodzy, wymieniacie dużo warzyw i owoców. Czego powinniśmy jeść więcej, warzyw czy owoców? Warzyw. Na pewno? Warzyw. Najważniejszym posiłkiem w ciągu dnia jest śniadanie, ponieważ dostarcza ono nam składników i energii na pierwsze godziny po obudzeniu się. Po 2,5-3 godzinach powinniśmy zjeść drugie śniadanie, aby uzupełnić wszystkie składniki odżywcze, które dadzą nam siłę i pomogą się skoncentrować. Zdrowe jedzenie ma być lekkie, łatwe i przyjemne. Fajne ma być. I przede wszystkim nieproblematyczne, więc ja nie chcę pamiętać, jakie witaminy są w poszczególnych warzywach i owocach. Fajnie jest zapytać dzieci, jaka jest witamina w marchewce, a jaka w szpinaku, a jaka w cytrynie, a co zawiera ziemniak. One będą wiedziały, będą wymieniały różne witaminy. Wszystko się zgadza, potrzebujemy różnych witamin. No ale jak to zapamiętać?
Czy wy pamiętacie, jaka witamina jest w marchewce? Co jest w jabłku? Co w szpinaku? Co w cytrynie? Poczekaj, co w ziemniaczku? Może ktoś wie? No, halo. A? Ja wiem, co jest w cytrynie. Co jest? C. No dobrze, ale czy nasze ciało, żeby było zdrowe, potrzebuje tylko witaminy A? Albo C? Nie. Albo B? B. Tylko B? C. A, B, C, D? Okej. Okay. Czyli co to znaczy, że potrzebujemy jakich tych witamin? Wszystkich. No i teraz tak. Ja chcę być zdrowa i chcę mieć w swoim ciele wszystkie witaminy. Ale ja nie chcę pamiętać albo mieć takiej wielkiej listy, które warzywo i który owoc zawiera jaką witaminę, żeby no, te wszystkie witaminy mieć. Jaki macie pomysł, żeby to było łatwe, proste i przyjemne? Zapisać sobie. Zapisać sobie, no ale to zobacz, jaka długa musiałaby być ta lista. Prawda? I jeszcze musiałabym pamiętać, że już to zjadłam, a tamto nie. To ja mam jeszcze lepszy i łatwiejszy pomysł. Jak będziecie jeść różne warzywa i różne owoce, to mamy dużą szansę na to, że te witaminy będą właśnie różne. Dużo warzyw i kolorowo. I to jest taka... To jest taka bardzo ogólna, prosta zasada, żeby być zdrowym. Nie przesadzać ani w jedną, ani w drugą stronę, czyli nie, że tylko wyłącznie warzywa, nic więcej oprócz warzyw, albo tylko marchewka, bo za chwilę będziesz miał bardzo pomarańczową twarz od karotenu, ale po prostu kolorowo. Jeżeli chcemy zacząć wspólne gotowanie, to przede wszystkim zrelaksujmy się i przyjmijmy, że nie wszystko musi smakować, ale najważniejsze jest, żeby to zrobić razem i żebyśmy mieli poczucie sukcesu. Ucząc dziecko gotować, tak naprawdę gramy na to, żeby był zdrowym człowiekiem, otwartym na nowe smaki, otwartym na wspólnotę, jaka jest budowana przy stole. Jeżeli już zaczynamy, to zastanówmy się, co mamy w spiżarni. Bo być może, jak się zastanowimy, co lubimy, to się okaże, że właściwie większość mamy już w domu. A jeżeli nie, to idźmy razem na zakupy. Potem zastanówmy się, co powinien zrobić dorosły, a czego możemy nauczyć dziecko. Uważam, że zawsze warto równać w górę, czyli trzeba nauczyć, jak się coś robi i oddać odpowiedzialność. Wtedy nasze dziecko ma poczucie sukcesu, że coś się udało, a to o to chodzi. I wtedy też bardziej wszystko smakuje. Gdy wchodzę do kuchni pełnej wesołych dzieci, tak sobie myślę, że nie oczekuję od dzieci, że z minuty na minutę staną się dorosłymi, a to część mnie staje się dzieckiem. Pozwalam im bawić się, czasami nawet biegać po kuchni. Oczywiście od czasu do czasu przypominając, że kiedy kroją, to palce nie odrastają. Bezpieczny człowiek w kuchni to taki, który potrafi używać narzędzi, garnków, kuchenki. Wypadki zdarzają się wtedy, kiedy wykonujemy nagłe ruchy. Jeżeli nauczymy dziecko, jak kroić, jak mieszać, że trzeba trzymać patelnię jedną ręką, że trzymamy to, co kroimy, to wtedy automatycznie wszyscy będą bezpieczniejsi. A to jest nauka na całe życie. Staram się uczyć dzieci, podchodząc do każdego z nich indywidualnie. Okazuję im atencję i cierpliwość, nie ganię za błędy, ale pokazuję im inne, czasami lepsze, a może nowe rozwiązania. Gdy ścierają warzywa na tarce, opowiadam, pokazuję, że mogą palce owinąć folią spożywczą, a wtedy będą bezpieczne. W kuchni bardzo ważne jest poczucie humoru. Zrelaksujmy się. To jest ten czas, kiedy możemy spędzić wspólnie. To jest ten czas, kiedy możemy sobie opowiedzieć o tym, co się działo tego dnia, albo co jedliśmy, albo nie jedliśmy, jak byliśmy dziećmi. Więc śmiejmy się razem. Śmiejmy się też z tego, jak smakuje ogórek. Możemy zrobić sobie konkurs na to, kto się bardziej skrzywi, jak spróbuje cytryny. Ale przede wszystkim nie przejmujmy się za bardzo. Nie przejmujmy się też tym, czy ta marchewka jest pokrojona lepiej lub gorzej. Dobrze, a nawet doskonale pokrojona marchewka niezbędna jest na konkursach kulinarnych.
gotowanie to też sprzątanie. Pamiętajmy, żeby sprzątać po drodze. Niewiele jest rzeczy trudniejszych po gotowaniu niż zlew pełen naczyń. Więc po drodze to znaczy, zanieśmy coś do zlewu, odłóżmy coś na miejsce, te duże garnki niech zostaną na później, ale w międzyczasie przynajmniej zróbmy tak, żeby ten stół, na którym gotowaliśmy ten blat roboczy, był w miarę czysty. W kuchennej zabawie z dziećmi receptura to tylko pewna wyjściowa, pewien szkielet. Pokazuje dzieciom, że odstępstwa są dopuszczalne, ale mogą mieć pewne konsekwencje. Na tym polega również próbowanie i poznawanie smaków. W zależności ile dodadzą jakiego składnika, ten smak się zmieni. Czasami to będzie wielkie zwycięstwo, czasami słodka porażka. Naprawdę, robimy te pasty codziennie, ale ta dzisiejsza jest wyjątkowa, aż żałuję, że tak mało jej zostało. Musimy pamiętać, że żyjemy w konkretnym miejscu i czasie. Dlatego ważne, żebyśmy wybierali produkty lokalne i sezonowe. Odpowiadają one naszym zapotrzebowaniom w danym momencie roku. Latem, kiedy się pocimy, jest gorąco, tracimy dużą ilość wody i mikroelementów, warto zjadać duże ilości ogórków, pomidorów czy arbuzów. Zimą, gdy potrzebujemy więcej energii na rozgrzanie naszego organizmu, warto z kolei skorzystać z takich warzyw jak marchewka, pietruszka, seler czy burak. Powoli rozkładając się, dają nam siłę i energię na dłużej. A jakie warzywa jeszcze są sezonowe jesienią i zimą? Jabłka. Marchewki, ale jabłka to nie warzywa. Tak, ale owoc. Jabłka, gruszki, śliwki są jesienią. Dynie. Pietruszka. Marchewka. Mówiłam mojej drużynie, że mamy wielkie szczęście, że mieszkamy w takim kraju, gdzie dużo się kisi. Ale co z tego, że się kisi? Dlaczego te kiszonki są w ogóle dla nas istotne? Słuchajcie, one dzisiaj, w tych czasach, w których teraz żyjemy, zgodzisz się, że są jeszcze ważniejsze, zawsze były ważne. Co jest takiego w kiszonkach, co powoduje, że one gniją troszkę, możecie tak pomyśleć, a co jest dla nas super zdrowego? Giną niektóre bakterie. A niektóre? Przeżywają. I się nawet rozmnażają, jest ich coraz więcej. W kiszonkach są dobre dla nas bakterie. I dobre bakterie musimy najpierw zjeść, żeby one były w naszych jelitach, nie? I skąd możemy je brać? Kiszonek. Z kiszonek, świetnie. Z czego jeszcze? Z dobrego jedzenia ogólnie? No tak. Same bakterie są przede wszystkim w kiszonkach, w fermentowanych napojach mlecznych, czyli jogurt, kefir na przykład, mają te dobre bakterie. I potem, jak my je zjemy, to musimy też zadbać o to, żeby one się dobrze czuły w naszym brzuchu i wtedy musimy jeść dużo... Warzyw. Roślin strączkowych. Co to są rośliny strączkowe? Wymieńcie mi szybciutko. Fasola. Nie. Bób. Cieciorka, soczewica, groszek. Siewica. Tak, świetnie. Trzeba jeść te rośliny strączkowe, trzeba jeść warzywa i trzeba jeść pełnoziarniste produkty zbożowe, czyli razowe pieczywo na przykład. Kaszę. I te produkty odżywiają dobre bakterie w naszych jelitach i my się wtedy dobrze czujemy. Nie zmuszamy dzieci do jedzenia. Jedzenie jest jedną z najprzyjemniejszych rzeczy na świecie i warto im to pokazać. Pokazujemy im i zachęcamy do tego, żeby dały sobie szansę i sprawdziły, jak to smakuje. Nie będziemy wiedzieli, jaki to jest smak, dopóki czegoś chociaż raz nie spróbujemy. Nasz smak się zmienia, więc warto próbować różnych rzeczy, które kiedyś nam nie smakowały, bo teraz może być to już okej. I nawet jeśli nam coś nie smakuje, to jest wszystko okej. Szanujmy tylko jedzenie, doceniajmy to, że mamy taką możliwość próbowania mnóstwa różnych rzeczy. Jak zachęcić dziecko do jedzenia nowych rzeczy? Przede wszystkim nie przejmować się, że coś nie smakuje. To jest zupełnie normalne. Po drugie, porozmawiajmy o tym, co lubimy, a czego nie lubimy. Po trzecie, zacznijmy od robienia potraw takich, z których większość składników dziecko lubi. Może to jest kwestia tego, z czego to jest zrobione. Nie lubimy warzyw, które są surowe, ale może bardzo lubimy warzywa robione na parze albo pieczone.
One się wtedy robią słodsze, karmelizują się. Może nie lubimy warzyw, które są utopione w majonezie. Więc zastanówmy się, jakie są inne sposoby przyrządzania tego, czego dziecko dzisiaj nie lubi. Tak właśnie jest z warzywami, że to jest niedoceniany temat, bo dzieci lubią warzywa, tylko może lubią je zrobione inaczej, niż do tej pory jadły. Czyli spodziewaliście się czego? Nie wiem, spodziewałam się, że ta pasta będzie jakaś obrzydliwa, wcale nie było. Kiedyś już jadłam wiele obrzydliwych past, no ale nie była wyjątkowo obrzydliwa, była smaczna. Świetną rzecz powiedziała Bronia, bo Bronia zrobił... Brawo, w ogóle brawo za odwagę, że spróbowałaś, naprawdę, brawo. Szczególnie jeżeli ktoś wchodzi w taką sytuację i mówi: myślałam, że ta pasta będzie obrzydliwa, wiele próbowałam past, które były straszne, ale i tak spróbowałaś i okazało się, że ta nie jest. Ekstra. To jest taka ciekawość nowych smaków, jest niezwykle cenna. Mnie się zawsze wydaje, że jak próbujemy nowych rzeczy, przecież nie rodzimy się z tym, że lubimy najbardziej zupę szczawiową albo truskawki. Próbujemy raz. Czasem jest tak, że za pierwszym razem nam w ogóle nie smakuje. Ale jeżeli próbujecie, to możecie znaleźć taki smak, który jest dla Was zupełnie idealny. Wasze nowe, ulubione danie. Wszystko, co teraz lubicie bardzo, bardzo, kiedyś nie wiedzieliście, jak to smakuje. Dla mnie gotowanie to nie jest tylko czynność techniczna. W gotowaniu chodzi o wiele, wiele więcej. Gotowanie to jest wspólnota, ale też umiejętność gotowania to poczucie własnej wartości. Jeżeli potrafię zrobić zupę albo makaron, to lepiej się czuję. Czuję się lepiej jako człowiek. Wyżej podnoszę głowę. To bardzo istotne. I to jest najważniejsze w tym całym uczeniu dzieci gotowania. A trzecia rzecz jest taka, że fartuszki, które macie na sobie, możecie zabrać do domu! Śniadanie jest potrzebne, żeby mieć energię na większość dnia. Lubię gotować, często gotuję z mamą. Jakieś właśnie takie babeczki, czasami jakieś, tak na ogół takie słodkie rzeczy, ale nie zawsze. Najlepiej jest pić wodę. Robiliśmy koktajl i pastę. Tak, ten koktajl bardzo mi smakował. Mam zamiar go zrobić. W domu sama zrobię koktajl, na pewno. Czasami gotuję sam albo z tatem. Jajecznice, makaron, różne rzeczy bardzo gotujemy. Rosół umiem gotować sam nawet. Dzisiaj na zajęciach spróbowałam koktajlu. Myślałam, że on będzie nie aż taki dobry, bo miał marchewki, a nie za bardzo lubię marchewek, ale był dobry.